Chciałbym, żebyśmy jeszcze się króciutko pomodlili i zaprosili Ducha Świętego, żeby on przemawiał do nas w trakcie kazania, które tym razem ja, ja będę głosił. Mam takie przekonanie, więc tak, tak spróbujemy zrobić, żeby to kazanie miało też część swoją praktyczną, polegającą na pewnych ćwiczeniach, które sobie zrobimy na koniec tego kazania. Kazanie nosi tytuł Bóg, który mówi Bóg znaków i cudów. Więc oprócz tego kazania będzie część praktyczna, także nastawcie się, że troszkę sobie dzisiaj poćwiczymy. Ja wiem, że są święta, może chcielibyśmy odpocząć, ale wierzę, że to będzie służyć, służyć ku dobremu i że będzie błogosławieństwem dla nas wszystkich i nie tylko, ale też dla innych ludzi, którzy będą potrzebować, potrzebować tego. Dobrze, to chwilkę się pomodlimy, zaprosimy Boga, żeby on po prostu mówił do nas. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty jesteś tutaj. Modlę się, abyś dotykał się nas, abyś przemawiał do nas. Ty jesteś Bogiem znaków i cudów, Ty jesteś Bogiem, który mówi. Dziękuję Ci, że Ty jesteś od wieków, ojcze. Chwała Tobie. Dziękuję Ci, że Ty w ten niedzielny poranek chcesz do nas mówić, chcesz dotykać się naszych serc, chcesz objawiać się w znakach i w cudach. I ja modlę się, ojcze, żeby każdy z nas wyszedł z doświadczeniem spotkania z Tobą. Mody się abyś też w miejscu mojej słabości objawił swoją chwałę, swoją potęgę, żebyś pokazał jak wielki ty jesteś królu. Amen. Dobrze. A więc Bóg, który mówi, Bóg znaków i cudów, chciałbym przejść przez historię Bożego narodzenia, no i pewne to, towarzyszące wydarzenia temu i skupić waszą uwagę głównie na, na Bogu, który przemawiał który no, w konkretnych celach aktywował swoje słowo, ale też który objawiał się w znakach i w cudach. I tak jak mówiłem na koniec, będziemy spróbujemy praktykować to. Czyli doświadczyć Boga przede wszystkim, który mówi. Może też i doświadczymy jakichś znaków i cudów. Po pierwsze chciałbym przypomnieć, nie będę czytał, bo to jest dosyć długa historia, w Ewangelii Łukasza jest ona zapisana w pierwszym rozdziale, od 5 do 25 wiersza. Tam jest historia kapłana Zachariasza. Ja tak przypomnę tą historię pokrótce. Jest napisane, że Elżbieta, żona Zachariasza, była niepłodna. Do tego byli już w podeszłym wieku, więc w zasadzie nie było szans, żeby dziecko mogło się pojawić. I w trakcie, kiedy Zachariasz służył w świątyni, doświadczył nawiedzenia Anioła Pańskiego. I Anioł Pański zapowiedział, że się urodzi mu syn, zapowiedział, jak, jakie ma przeznaczenie, co ten syn będzie robił. I w pewnym momencie, kiedy Zachariasz zadaje pytania, no ale jak to się stanie, bo przecież ja już jestem w podeszłym wieku i moja żona również, Anioł do niego przemawia i mówi, z powodu tego, że nie uwierzyłeś w słowo Pana, za nie mówisz i nie będziesz mógł nic no, mówić przez ten okres, aż do urodzenia. Już nie teraz nie pamiętam, czy to było zapowiedziane do, do kiedy, ale powiedział, nie będziesz mógł mówić z powodu tego, że nie uwierzyłeś w słowo Pana. I jest napisane, że kiedy Zachariasz wrócił do domu z tej służby, to ileś dni trwała ta służba przy świątyni w jego zmianie jest napisane, że Elżbieta poczęła i ukrywała się. Miała też taki przydomek, jeśli dobrze pamiętam, to było bezdzietno. A więc to był taki hańbiący dla niej przydomek, i ona, kiedy zobaczyła, że zaszła w ciążę, ukrywała się przez bodajże pięć miesięcy, żeby nikt jej nie widział. I chciałbym się na chwilkę zatrzymać na tej historii i zwrócić Waszą uwagę na to, co, co tutaj się dzieje. Po pierwsze, Bóg przemówił do Zachariasza i do Elżbiety. Przemówił w sposób no dosyć spektakularny, bo posłał swojego anioła. Yy, I to w sposób nadprzyrodzony. To nie był, tak jak Biblia w innym miejscu mówi, że niektórzy z was gościli aniołów, ale o tym nie wiedzieli. Tutaj Zachariasz nie miał cienia wątpliwości, że spotkał się z aniołem pana. To, co mnie dotyka w tej historii, zobaczcie, możesz spotkać się z aniołem pana, który przemówi do ciebie, a jednak nie uwierzysz w to, co zostało przekazane. Czasami nam się wydaje, no tak ktoś tam do nas prorokuje, myślimy sobie, no gdyby anioł przyszedł, albo gdyby sam pan Jezus, no to wtedy byśmy uwierzyli. Okazuje się, że może być tak, że sam anioł pana przyjdzie i przekaże ci słowo dotyczące konkretnie twojego życia, bo on przecież wiedział o tym, że nie mają dzieci, że się narodzi syn, więc było to bardzo takie specyficzne, bardzo indywidualne słowo. Okazuje się, że Zachariasz nie był w stanie w to uwierzyć. Chciałbym dotknąć tego szczególnie w kontekście ćwiczeń. Chciałbym Ciebie zachęcić, żebyś uwierzył, że Pan przemówi do ciebie. Nawet jeśli to nie będzie anioł, jeśli będzie to też bardzo fajnie, ja jestem na to otwarty jak najbardziej. Wierzę, że miałem takie doświadczenie bardziej z tej puli, że to był anioł, a ja nie wiedziałem o tym. Ale jestem otwarty też na, na takie, w których będę tego świadomy. Ale wierzę, że to, co jest ważne, to jest w to, żeby uwierzyć, że Pan naprawdę mówi. Nie tylko kiedyś, te 2000 lat temu, ale że on dzisiaj może przemówić do Ciebie i do mnie. Wierzę, że to jest bardzo ważne. Też zachęcając Was do tych ćwiczeń, opowiem taką króciutką historię. Z Andrzejem Jolą, którzy tutaj są, byliśmy jakiś czas temu na konferencji w Kaliszu, wcześniej poprzedzona była szkołą. Na tej konferencji było około, tak na oko, myślę, że tysiąc osób, mniej więcej, może troszeczkę więcej. I byliśmy jako uczestnicy szkoły poproszeni, żeby się modlić o tych ludzi. Tych modlących było między 100 a 200 osób, może około 200 osób. Więc możecie sobie wyobrazić, bardzo duży tłum ludzi, modliliśmy się, już było dosyć późno, doszliśmy do jakiegoś końca sali i chcieliśmy już jechać. I kiedy wracaliśmy naprzód sali, jeszcze przez mikrofon ktoś ogłosił, że prośba jest, żeby się dalej modlić, natomiast my, ze względu na to, że mieliśmy długą drogę, postanowiliśmy już jechać. Ale kiedy przechodziliśmy, nagle zobaczyłem pewną kobietę i miałem takie wrażenie, że Bóg chce, żebyśmy do niej jeszcze podeszli się o nią pomodlili. Ja podszedłem do niej, zapytałem ją, czy już się od ciebie modlono, ona powiedziała, że tak, ale że jeśli chcesz, to możesz się jeszcze o mnie pomodlić. Więc zaczęliśmy się modlić, i ja zacząłem prorokować do niej, przekazałem jej pewne słowo, które do mnie przyszło. I na koniec ona zaczęła płakać i powiedziała coś takiego: Tak bardzo wołałam do Boga, żeby ktoś do mnie prorokował. Chcę Wam pokazać tą scenerię. Ponad tysiąc osób. I Pan Bóg usłyszał wołanie tej jednej kobiety, zatrzymał nas. My w zasadzie, ja już bardzo chętnie chciałem jechać do domu. Bo przez wiele dni byliśmy poza, poza domem, było już późno, byłem już zmęczony. Byliśmy w, w, w trójkę już zmęczeni. Pan Bóg zatrzymał nas po to, żeby przekazać konkretne słowo do tej kobiety. Ty możesz być do tego użyty. Z tego powodu będziemy się ćwiczyć w tym, żeby każdy z nas był gotowy odpowiedzieć na głos Boży, którym Bóg do nas przemówi. Aby przekazać jakieś słowo dla drugiej osoby, która tego potrzebuje. Czasami to może być wierząca osoba, czasami niewierząca. A więc to, co widzimy tutaj, po pierwsze, Bóg przemówił przez anioła, okazało się, że Zachariasz nie był w stanie w to uwierzyć, po prostu nie uwierzył w to słowo, bo było to bardzo konkretnie przez anioła nazwane że nie, z powodu tego, że nie uwierzyłeś, będziesz milczeć. Dlaczego milczeć? Myślę, że to też chciałbym poruszyć tą kwestię. Dokon nie jest tutaj to wyjaśnione, ale prawdopodobnie Pan Bóg uznał, że nie chce, żeby Zachariasz swoją niewiarą się dzielił z innymi, żeby nie burzył wiary w sercach innych ludzi. Myślę, że w szczególności w sercu Elżbiety. Bo gdyby w takim miejscu niewiary Zachariasz przyszedł do Elżbiety, powiedział, słuchaj, przyszedł do mnie anioł, powiedział, yy, że będziemy mieli syna, ale przecież to jest niemożliwe, nie wiemy jak się ta historia mogłaby potoczyć, tak? Więc wierzę, że Pan Bóg wiedział co robi. Dla mnie w ogóle takim jest tutaj kilka cudów i znaków się dzieje. Po pierwsze, Pan Bóg ma moc odebrać nam głos. Słuchajcie, mimo że Zachariasz normalnie od urodzenia mówił, był w stanie się wypowiadać, w jednej chwili Pan Bóg odciął go i nie był w stanie mówić. Później w tej historii widzimy w drugą stronę jakby ta Wajcha, że tak powiem, została odwrócona, że nagle Zachariasz był w stanie znowu mówić. Mało tego, jeszcze prorokował. A więc Pan Bóg objawił tutaj cud. Też ludzie, którzy, jest napisane, że ludzie, którzy obserwowali Zachariasza, kiedy on posługiwał, rozpoznali, że miał widzenie. Czyli ludzie, którzy byli wokół, oni doświadczyli, że coś niezwykłego się musiało wydarzyć. Ale kolejny cud, który się wydarza, to jest ta kobieta, o której było napisane, że była niepłodna, zaszła w ciążę. I to jest konkretny cud. Do tego oboje z tych ludzi było w podeszłym wieku, więc raczej, jak wiemy z doświadczenia, starszym ludziom nie rodzą się dzieci. Więc znowu Bóg czyni jakiś niezwykły cud. Kolejna historia, którą chciałbym dotknąć, to jest Ewangelia Łukasza. Dalej, pierwszy rozdział 26 do 38, może przeczytam. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej, rzekł: Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z Tobą, błogosławiona, błogosławionaś Ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł: Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga i oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do, do anioła: Jak się to stanie skoro nie znam męża? I odpowiadając anioł, rzekł jej Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc najwyższego zacieni Cię, dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. W tej historii znowu widzimy, że przychodzi anioł, że Bóg przemawia przez anioła po to, żeby przygotować Marię, po to, żeby była świadoma tego, co się wydarzy, dlatego że było to oczywiste, że będzie to potężnym, no wstrząsem byłoby dla niej, gdyby nie była przygotowana. Tak? Nagle po prostu patrzy, że jest w ciąży, nie miała zbliżenia z mężczyzną. Więc Pan Bóg przychodzi, żeby zapowiedzieć rzeczy, żeby przygotować ją do tego. Ale to, co jest niezwykłe, to jest to, że ona uwierzyła w to. Uwierzyła w coś, co się nigdy wcześniej ani później nie wydarzyło w historii ludzkości. Bo przecież kwestia syna w podeszłym wieku wydarzyła się, tak? Izaak się urodził z Abrahama i Sary i wiele innych było przy, przypadków w, w historii przed Zachariaszem, gdzie Bóg już czynił te rzeczy. Natomiast tutaj się dzieje rzecz, która nigdy wcześniej ani nigdy później w historii nie wydarzyła się i Maria w to uwierzyła, poprosiła o wyjaśnienie. No to wyjaśnienie, nie wiem, czy ono jest oczywiste dla nas wszystkich, kiedyś mój teść właśnie zaczął pytać mnie, no ale jak to było, że no Maria zaszła w ciążę, nie jest to łatwe, żeby wytłumaczyć, oprócz tego fragmentu, który tutaj jest opisany, tak uczciwie mówiąc. A więc wydarza się coś nadprzyrodzonego. Bóg wierzę, że ten anioł wytłumaczył no, w taki sposób, w jaki to było, w jaki wiedział, że Maria jest w stanie to zrozumieć, czyli że Duch Święty na nią stąpi i że moc Najwyższego ją zacieni. I że to, co się urodzi, pochodzi od Boga. A więc to jest dla mnie też niezwykłe, że znowu Pan Bóg posyła Anioła. Maria w tym momencie przyjmuje, chociaż ta rzecz, tak jak mówię, nigdy wcześniej ani nigdy później w historii się nie wydarzyła. Ona uwierzyła w to, co się, w to, chociaż to tak bardzo abstrakcyjnie brzmiało, ona uwierzyła, że to jest prawdą. Dotyka mnie tutaj też jeszcze wiersz 38, który chciałbym przeczytać. Przepraszam, 37. Może od, jeszcze 36. I oto Elżbieta, krewna twoja, która, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu. I 37 wiersz. Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. W trakcie kiedy głosiłem na temat wiary, podkreślałem ten fragment, gdzie Pan Jezus mówi, że dla tego kto wierzy, nic nie będzie niemożliwe. I tutaj widzimy w praktyce, jak rzeczy, które są niemożliwe, stają się możliwe. Panna, która nie, pozna, nie doświadczyła współżycia z mężczyzną, zaszła w ciążę. Kobieta, która była niepłodna w podeszłym wieku, z mężczyzną, który był w podeszłym wieku, zaszła w ciążę. Rzeczy, które z naszego punktu widzenia ludzkiego są niemożliwe, stały się możliwe. I Anioł mówi, dla Boga, Żadna rzecz nie jest niemożliwa. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, 39 do 45. Chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli, bo my będziemy to właśnie ćwiczyć, będziemy to praktykować, no przynajmniej część, tego, część z tego fragmentu. A Maria wybrała się w onych dniach w drogę i udała się śpiesz, śpiesznie do górskiej krainy, do miasta Judzkiego. I weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie i Elżbieta napełniona została duchem świętym. I zawołała donośnym głosem i rzekła: Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego. A skądże mi to, że matka mojego pana przyszła do mnie? Bo to gdy dotarło, dotarł do uszu moich głos pozdrowienia twego, poruszyła się z radością się z radością dzieciątko w moim łonie i błogosławiona która uwierzyła że nastąpi wypełnienie słów które pan do niej wypowiedział do tego miejsca to co jest dla mnie niezwykłe że dzieje się tutaj kilka rzeczy takich nadprzyrodzonych po pierwsze kiedy maria pozdrawia elżbietę dzieciątko które było w łonie które nie miało wiedzy świadomości takie jak powiedzmy, no, nazwijmy to dorosły człowiek, ono poruszyło się z powodu tego, że najprawdopodobniej duch święty po prostu się poruszył i dotknął tego dzieciątka. Jest napisane, że Elżbieta została napełniona, napełniona duchem świętym i zaczęła wypowiadać słowa. Co to były za słowa? Zobaczcie, nie ma tutaj jeszcze wcześniej uprzedzenia. Maria jeszcze nic nie powiedziała. Nie powiedziała, że jest w ciąży, nie powiedziała, że miała spotkanie z aniołem. Ja nazwę to tak, Elżbieta doświadczyła słowa wiedzy, ale też i słowa proroczego, czyli po pierwsze doświadcza słowa wiedzy, wypowiada słowa, w których mówi, a skąże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie. A więc ma objawienie, po pierwsze, że no Maria jest, jest czy będzie mamą, po drugie, że ten, który się z niej narodzi, będzie jej Panem. A więc otrzymuje słowo wiedzy, też zaczyna prorokować, w jaki sposób to się wydarzyło. Bo ja widzę w tej historii Boga, który zaczął przemawiać, myślę, że głównie tak naprawdę do Marii. W jaki sposób to się mogło wydarzyć? Zobaczcie, tu nie ma nawet takiego takiej przestrzeni, na to, żeby Elżbieta nagle usłyszała to od anioła, nie, nic nie czytamy, żeby miała sen, po prostu w jednej chwili, kiedy została napełniona Duchem Świętym, otrzymała słowo wiedzy. Chciałbym troszeczkę podrążyć ten temat tak technicznie. Ja nie wierzę w to, że jej usta były poruszane przez Ducha Świętego. Chociaż może to jest możliwe, ale nie sądzę, żeby tutaj było coś takiego, że szczęką, jej językiem... Duch Święty poruszał, żeby ona wypowiadała te słowa. Wierzę, że przyszła do niej, są jakby, wierzę, że są dwie takie możliwości techniczne, które ja przynajmniej znam, albo ona otrzymała w jednej chwili wiedzę i zaczęła wypowiadać tą wiedzę, czyli coś, co do niej przyszło w jednej chwili natychmiastowo, no musiało, w jakiś sposób mogło to przyjść, no musiało to, to przyjść w jakiś sposób w formie pewnej myśli, Albo po, po prostu myśl za myśl, myślą przychodziło to do niej. I ona to po prostu wypowiadała w wierze, że jest w tym Bóg. Spróbujmy się troszeczkę utożsamić z Elżbietą. Ona nie zamieniła jeszcze żadnego słowa z Marią. To Maria ją pozdrowiła i nagle Elżbieta zaczyna prorokować. To znaczy, że ona naprawdę uwierzyła, że Pan Bóg jej coś pokazał, że coś włożył do jej serca i że ona może to wypowiedzieć jako prawdę pochodzącą od Boga, jako słowo prorocze, które wypełni się, które spełni się na jej oczach. Widzicie, nie są tutaj opisane emocje Elżbiety, chociaż ona była bardzo na pewno poruszona, bo jest napisane, że yy, i zawołała donośnym głosem. Jeśli ona zawołała donośnym głosem, na pewno jej emocje w jakiś sposób były bardzo silnie poruszone. Ale ja wierzę, że tak czy inaczej, zobaczcie, tak jak wró wrócę do tej historii z Zachariaszem, do jej męża przemówił anioł, a on jednak nie uwierzył. Więc bez względu na niezwykłość zjawiska, w pewnym sensie to jest w naszej gestii, czy my uwierzymy, że to jest Pan, czy nie. Czy my zrobimy ten krok wiary i to wypowiemy, czy uwierzymy w to, czy pójdziemy za tym słowem, to tak naprawdę jest w naszej gestii, czy my zdecydujemy, czy my podejmiemy decyzję, tak, ja wierzę, że jest w tym Bóg. I zrobię konkretne kroki za tym słowem, jakby zgodnie z tą wiarą. Więc ja wierzę, że tutaj Pan Bóg przemawiał do Marii przez słowo wiedzy, które przyszło do Elżbiety, czyli Bóg przemówił przez drugiego człowieka. Tak już jakby skracając. Bóg przemówił przez człowieka. To, co jest dla mnie takim niezwykłym zjawiskiem, to jest to poruszenie dzieciątka, napełnienie duchem świętym Elżbiety i prorokowanie przez nią. Dalej, Łukasza, e, pierwszy rozdział, 57 do 67 wiersza. A gdy dla Elżbiety nastał czas rozwiązania, urodziła syna. I usłyszeli sąsiedzi i krewni jej, że Pan okazał jej wielkie miłosierdzie, i cieszyli się razem z nią. A dnia 8 zeszli się, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu nadać imię ojca, jego Zachariasza. Na to odezwała się matka jego i rzekła: Nie tak, lecz nazwa, nazwany będzie Jan. I rzekli do niej: Nie ma nikogo w, rodzi, w rodzinie twojej, który by miał to imię. Więc skinęli na ojca jego, jak je chce nazwać, a on poprosił o tabliczkę i napisał: Jan jest imię jego. I wszyscy się zdziwili. Zaraz też otworzyły się usta jego i jego język, i począł mówić, chwaląc Boga. I padł lęk na wszystkich ich sąsiadów, a po całej górskiej krainie ludzkiej opowiadano o wszystkich tych wydarzeniach. Wszyscy zaś, którzy o tym słyszeli, wzięli to do serca swego i mówili, kimże będzie to dziecię, ręka pańska bowiem była z nim. A, Zachariasz ojca je, a Zachariasza ojca jego napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy. Nie będę czytał już tego proroctwa. Zachariasza, ale chciałbym się skupić na, na tym wydarzeniu. Zobaczcie, to wszystko się dzieje w dość krótkim czasie. Wydaje mi się, że te wszystkie historie, przez które przejdziemy, to jest około roku czasu. Czyli widzimy Boga, który bardzo intensywnie przemawiał. I w tej historii cud, który się dzieje, to jest to, że ten, który nie mówił, no już od, powiedzmy co najmniej tych czy około dziewięciu miesięcy, Zachariasz, nagle zaczyna przemawiać. Jest napisane, że jego język został rozwiązany, czy jego usta zostały rozwiązane, i zaczął przemawiać, i zaczął prorokować. A więc znowu, znowu widzimy Boga, który się poruszył, i Zachariasz prorokuje, prorokuje tak naprawdę do swojego syna, zapowiada rzeczy, które się wydarzą, zapowiada przeznaczenie Jana, to, to co Bóg zamierzył uczynić przez niego, ale też i dodaje rzeczy, które będą dotyczyć, Dalszej przyszłości, jakie to będzie miało znaczenie dla też w kontekście Izraela. A więc znowu widzimy Boga, który przemawia, który czyni niezwykły cud. Jest Zachariasz napełniony Duchem Świętym i prorokuje. Wrócimy do rodziny, do wydarzeń związanych już bezpośrednio z narodzinami czy, czy poczęciem jeszcze Pana Jezusa. To jest Ewangelia Mateusza. Pierwszy rozdział 18:24 A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto panna pocznie i porodzi syna i nadasz mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał Anioł Pański, i przyjął żonę swoją. Może do tego miejsca. Spróbujmy się na chwilkę wczuć w sytuację Józefa. Myślę, że kiedy rozpoznał, że jego narzeczona jest w ciąży, dość to zakłopotało jego. Czytamy, że jego serce było prawe i że nie chciał, żeby tutaj Maria jakoś była pokrzywdzona nie czytamy, żeby jakikolwiek dialog był między nimi, nie czytamy, żeby próbował to jakoś z nią wyjaśnił. Miał plan pewien w swoim sercu, czyli chciał jakąś radykalną podjąć decyzję, chciał ją opuścić. Według tego słowa, ja może go do końca nie rozumiem, ale w jego zamyśle było to, żeby no, to służyło ku dobru dla Marii. Więc chciał ją opuścić, ale Pan Bóg miał inny plan, dlatego że wierzę, że chciał, żeby... Jezus mógł się urodzić w normalnej rodzinie, gdzie będzie miał i ojca, i mamę. I będzie mógł być wychowywany jako niemowlę, jako dziecko przez obojga rodziców? I Pan Bóg interweniuje, czyli przemawia do Józefa. Dlaczego nie przyszedł anioł do Józefa? Dlaczego Józef miał tylko sen? I w tym śnie przyszedł do niego anioł. Dlaczego nie przyszedł tak jak do Marii, tak jak do Zachariasza? Wiecie, ja nie mam do końca odpowiedzi na to, ale moja myśl jest taka, że Bóg wie w jaki sposób to jest moje zrozumienie że Bóg wie w jaki sposób może przemówić do nas, żebyśmy my rozpoznali, że to naprawdę jest On. I że On dobiera formę taką, jaką On uzna za stosowną. Do mnie Pan Bóg czasami przemawia przez sen, bardzo rzadko, najczęściej przez myśl, która do mnie przychodzi, ale znam ludzi, do których przychodzi, do których przemawia przez mnóstwo różnych obrazów. Przez wizje, przez wręcz filmy, które im się wyświetlają. Ja tak nie mam. Czy to oznacza, że jestem kimś gorszym, czy kimś lepszym? Wierzę, że Pan Bóg ma w stosunku do nas, każdego, specyficzny język, z którym wierzę, kiedy się z nami porozumie, my uwierzymy, że to jest On. My będziemy w stanie zrozumieć przesłanie, które pochodzi od Niego. Może dlatego, że ja jestem dość prostym człowiekiem, potrzebuję, żeby Bóg do mnie przemówił bardzo prostymi słowami. Wizje czy takie hmm, pewne obrazy, które można różnie zinterpretować, są sporym wyzwaniem dla mnie. I nawet kiedy przemówił nieraz do mnie przez sen, potrzebowałem jego prosić, żeby przemówił do mnie normalnie, czyli przez myśl, która do mnie przychodzi, żebym wiedział, co znaczy ten sen. Wiedziałem czasami, że Syn pochodzi od Boga, ale i tak nie do końca ze względu na mnogość interpretacji potrzebowałem usłyszeć konkretnie, co Bóg ma na myśli. To, co mnie dotyka w tej historii, którą przed chwilką przeczytałem, zobaczcie, Józef podejmuje bardzo dramatyczną decyzję w swoim życiu dotyczącą jego przyszłości, jego rodziny. Po ludzku najlepiej było dla Niego zabrać się i uciec. A jednak podejmuje decyzję z powodu jednego snu, czyli, wie, czyli uwierzył, że Bóg do Niego przemówił przez sen. Moglibyśmy sobie pomyśleć, a ten sen, no sen jak sen, sen jak codzień, czy sen jak wieczór, jak co, co każdą noc. A jednak On uwierzył, że to jest naprawdę Bóg. Uwierzył i podjął konkretne kroki zgodnie z tym snem. Ewangelia Mateusza, drugi rozdział, od pierwszego do szóstego wiersza i dwunasty wiersz, ale jeszcze wrócę do tej historii z Józefem. Tam jest ważna rzecz, jeszcze nie, 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 nie powiedziałem o niej. Anioł, kiedy do niego przemawia, mówi, a to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka. I cytuję tutaj fragment z Księgi Izajasza, czyli że oto Panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Znowu widzę tutaj fragment, który pokazuje, że Bóg przemawiał. Ale setki lat wcześniej przez proroka Izajasza zapowiedział coś Bóg przez człowieka. Zostało to zapisane w piśmie. Mamy to w formie księgi biblijnej. Zostało zapowiedziane słowo, które tutaj się zmaterializowało, które się wypełniło. A więc Bóg wypowiedział słowa przez proroka Izajasza wcześniej. I teraz od drugiego rozdziału do pierwszego znane też historia o mędrcach. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie, judzkim, za króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli w Betlejemy Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty Betlejem, ziemio ziemiojuzka wcale nie jesteś najmniejszym między książęcymi miastami judzkimi Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wiemy, że później Herod, mając na myśli zgładzenie narodzonego Chrystusa, poprosił mędrców o wskazanie, kiedy już spotkają tego Mesjasza, żeby dali mu też znać, żeby i on mógł oddać. Cześć. Oczywiście on w sercu nosił pragnienie. Zabójstwa i dwunasty wiersz czytamy, a ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. To, co, na co chciałbym zwrócić Waszą uwagę, to jest to, że zobaczcie, ci mędrcy, nie mamy za dużo opisu, kim oni byli. Niektórzy twierdzą, że może to byli ludzie, którzy byli w jakiś sposób wychowywani przez proroka Daniela. Nie, nie, nie widzę jakiegoś tutaj, tutaj potwierdzenia na to, ale jest to, myślę, że jakaś teoria prawdopodobna. Ale byli to ludzie, którzy po pierwsze na podstawie gwiazdy rozpoznali, że coś znaczącego się wydarzyło we wszechświecie że narodził się Chrystus, że narodził się król izraelski byli w stanie zlokalizować w jakiś sposób to naród, w którym to się wydarzyło i wiedzieli, że jest to znacząca postać, się urodziła. Nie zniechęciło ich to, kiedy doszli do małej miejscowości Betlejem i zobaczyli, no to dzieci, dziecko nie za bardzo w takich królewskich okolicznościach. Oni cały czas wierzyli, tego już może tutaj nie czytałem, ale znamy historię. Oni oddali Mu hołd, oddali Mu dary, które przywieźli, czyli te okoliczności wcale ich nie zniechęciły. Oni naprawdę uwierzyli, że król Izraela się narodził, że Chrystus się narodził. Ale to, co jest też niezwykłe, że Bóg przemawiał do nich na różne sposoby. Wierzę, że Bóg przemówił do nich przez tą gwiazdę. Ja nie wiem, w jaki sposób to się wydarzyło, nie wiem, w jaki sposób oni to odczytali. Biblia tego nie tłumaczy. Natomiast no, ewidentnie dobrze rozpoznali rzecz i mieli dobre zamiary, czyli chcieli oddać chwałę i przekazać dary Chrystusowi, który się narodził. Ale czytamy, że Bóg też przemówił do nich we śnie. A więc oni uwierzyli, nie, nie czytamy tutaj, czy, czy cała trójka miała ten sam sen, czy jeden z nich, nie jest to w szczegółach wyjaśnione, ale ten sens spowodował, że oni podjęli inne kroki niż wcześniej zamierzali. Tak? Czyli zamiast pójść do Heroda, podjęli bardzo praktyczną decyzję i e, no, ominęli, wrócili inną po prostu drogą. Czytałem też ten fragment o. Na, na początku nabożeństwa, o tym, kiedy Anioł Pański objawił się pasterzom, jest napisane, że chwała Pana ich oświeciła. Znowu, zobaczcie, Bóg przemawia z jakiegoś powodu, chce podzielić się swoją radością, chce zaznaczyć, że jest to coś niezwykłego, że niezwykła rzecz wydarzyła się we wszechświecie, która już nigdy się nie powtórzy w takiej formie. I posyła swojego anioła, który przemawia do wielu ludzi. Nie, nie, nie wiemy do końca, ile tam było, no, ale było tych pasterzy było na pewno więcej niż jeden czy dwóch. Więc przemawia do nich anioł Pana. To, co jest niezwykłego, co się dzieje niezwykły znak, to jest, że chwała Pana oświeciła ich wszystkich. Jest napisane, że oni byli pełni bojaźni Bożej, zatrwożyli się, byli wstrząśnięci, więc było to coś naprawdę potrząsającego. I anioł zapowiada. Co się im, mówi im, co się wydarzyło, i oni podekscytowani idą na podstawie tego słowa, na podstawie spotkania z aniołem, choć rzecz była dziwna ogólnie. Słowo, które mi było przekazane, było dziwne. Oni uwierzyli w nie, odszukali Marię, Józefa i Jezusa i oddali hołd, hołd Jezusowi. I chciałbym ostatnie jeszcze fragmenty dotyczące Snów Józefa przeczytać. Ewangelia Mateusza, drugi rozdział 13, 15 i później 19, 23 A gdy oni odeszli, czyli mędrcowie, oto Anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu. A bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy i udał się do Egiptu. I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego z Egiptu wezwałem syna mego. I od 19 wiersza a gdy Herod umarł, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc, wstań weź dziecię oraz matkę jego i idź do ziemi izraelskiej. Zmarli bowiem ci, którzy nastawali na życie dziecięcia. Wstał więc, wziął dziecię oraz matkę jego i powrócił do ziemi izraelskiej. Może, może do, tego, do tego miejsca. Może jeszcze 23 wiecz. A przeszedłszy tam, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazywany będzie. Zobaczcie, to jest dla mnie naprawdę niezwykłe, Niezwykłą osobą dla mnie jest Józef, dlatego że on na podstawie snów podejmował strategiczne decyzje dla swojej rodziny. Nie podjęcie ich, no widzimy, że byłoby zagrożeniem życia tak, dla, dla Jezusa. Czy w jedną stronę, czy w drugą. Z kolei gdyby się stwierdził, no fajnie jest w tym Egipcie, nie wiem jaki, jaki był status, ale załóżmy, że było no, bardziej luksusowo. Może mógł sobie pomyśleć, a to już zostańmy w tym Egipcie, po co będziemy wracać do Izraela, tam o mało co Jezusa nie zabili. Wtedy pisma by się nie mogły wypełnić, tak? Zobaczcie, Bóg poprzez sen zmieniał historię tej rodziny. Dla mnie jest tutaj bohaterem Józef, który na podstawie snu uwierzył, że Bóg do niego przemówił, poważnie to potraktował, nie zlekceważył tego. Ale podjął konkretne decyzje w swoim życiu, ale to wszystko też działo się, żeby pisma się wypełniły. Czyli widzę w tym też wierność Boga, który dbał o to, żeby to, co zostało wcześniej zapowiedziane, żeby mogło się wypełnić, żeby nastąpiło spełnienie słów, które setki lat wcześniej zostały zapowiedziane przez jego proroków. I chciałbym podsumować, podsumować to kazanie, i przejść do praktyki. To, co widzę, to jest Boga, który przemawiał przez Anioła, przez Sny, przez Słowo Wiedzy lub Myśl, która przyszła do, do człowieka, przez Gwiazdę, przez Pisma i przez Człowieka, który prorokował. Ale widzę też Boga, który czynił znaki i cuda. Po pierwsze, Zachariasz nie mógł mówić. Mimo, że wcześniej normalnie mówił, przestał mówić na około 9 miesięcy, a później w jednej chwili Pan Bóg rozwiązał jego usta i mógł mówić. Widzę niepłodną kobietę, która w podeszłym wieku zaszła w ciążę z mężem, który był również w podeszłym wieku. Niezwykły cud, który widzę w tych, w tych historiach, to jest to, że panna, która nie poznała męża, która nie współżyła, zaszła w ciąże będąc napełniona Duchem Świętym i zacieniona Mocą Bożą. Widzę dzieciątko, które się porusza w łonie z powodu tego, że usłyszało głos tej, która była mamą Mesjasza. No, samo napełnienie Duchem Świętym, Zachariasza, Elżbiety, są to nadprzyrodzone doświadczenia. Kolejnym takim wydarzeniem to jest chwała olśniewająca czy oświecająca pasterzy, a więc nadprzyrodzony znak, nadprzyrodzone doświadczenie. Ale myślę, że wszyscy się zgodzicie ze mną, że to, co jest największym cudem w, tej, w tych wszystkich historiach, jest to, że Bóg staje się człowiekiem, że przychodzi na świat jako niemowlę. Z konkretnego powodu. Żeby być blisko nas i żeby stać się zbawieniem i ratunkiem dla każdego z nas. Żeby nas uratować. Bóg czyni coś, co po ludzku jest niemożliwe, co nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć. Myślę, że nikt z nas, jak tu jesteśmy na tej sali, nie jesteśmy w stanie biologicznie wytłumaczyć tego, co się wydarzyło. A więc to, co się biologicznie, według biologicznych zasad nie mogłoby wydarzyć, Bóg uczynił możliwym. I to stało się ciałem, dlatego że On tak chciał, że tak postanowił. Zgodnie z tym słowem, w którym Anioł mówi, nie ma żadnej rzeczy, która by była niemożliwa dla Boga. Nie wiem, w jakim jesteś miejscu, ale chcę Ciebie zachęcić tym słowem. Może rzeczy się wydają niemożliwe do zmiany. Chcę Ciebie zachęcić na podstawie tych historii, które się wydarzyły, które są opisane, które wiele. Dzieci w tym kraju, czy może nawet wszystkie w tym kraju, dzieci i dorośli znają. To, co było niemożliwe, może stać się możliwe, dlatego że dla Boga nie ma żadnej rzeczy niemożliwej. Widzę Boga, który interweniuje, który jest zaangażowany, który jest blisko, który pokazuje najlepszą drogę wyjścia, który chroni, który koryguje ale który też zapowiada rzeczy, zapowiada swoje plany, który jest naprawdę blisko i zainteresowany naszym życiem i tym, co się z nami zadzieje. Opiekuje się nami. I chciałbym przejść teraz do, do ćwiczenia. Część z Was już doświadczyła tego ćwiczenia na szkole pięciorakiej służby, ci, którzy byli ze mną na, na warsztatach. Wrócę do tej historii z Elżbietą. Kiedy Maria przyszła, ona zobaczyła Marię. Co prawda Elżbieta już znała Marię, bo byli, były spokrewnione, ale nagle przyszła do niej wiedza, której wcześniej nie miała o Marii. A więc otrzymała coś nadprzyrodzonego od Boga. Mogła przemilczeć to, mogła nic nie powiedzieć, mogła uznać może to nie Bóg, może nie warto ryzykować. Może to niekoniecznie, może to przyszła, może to ja sobie wymyśliłam. A jednak ona zrobiła krok wiary, uwierzyła, że to, co przyszło do niej, pochodzi od Boga i zaczęła to wypowiadać. No dzięki temu, że ona zaczęła to wypowiadać, mamy to spisane w Ewangelii i możemy się o tym dowiedzieć, że taka rzecz się wydarzyła. Jest to zachętą i zbudowaniem, tak? Że jakiś cud niezwykły się tutaj wydarzył. Myślę, że Maria na pewno potrzebowała tego potwierdzenia. Wierzę, że tego potrzebowała, bo inaczej... Elżbieta by tego nie otrzymała, bo po co by miała to otrzymywać? Bo to wierzę, że tak naprawdę było to kolejne potwierdzenie dla Marii, bo tak naprawdę no myślę, że wszyscy się zgodzimy, że to Maria była przed największym wyzwaniem. Tak? Co o niej ludzie pomyślą, co mąż jej przyszły pomyśli i tak dalej. No to była dosyć kłopotliwa sytuacja i w ogóle samo w sobie techniczne Boże rozwiązanie było no, niezwykłym zjawiskiem. Więc wierzę, że to, że Elżbieta zdecydowała się to wypowiedzieć, było ważne. To, że stanęła Bogu w posłuszeństwie i wypowiedziała to, co do niej przyszło. Czyli uwierzyła, że był w tym Bóg. I będziemy za chwilkę to praktykować w taki sposób, że dobierzemy się w pary. Najlepiej, żebyśmy się dobrali z osobami, których najmniej znamy. Jest tu parę gości. Także małżeństwa czy pary narzeczone nie bardzo wchodzą w grę, czy bliskie przyjaźnie też nie za bardzo. Dlaczego? Żeby, że, proponuję to, żeby Wam pomóc. Bo ja wierzę, że najprościej odbiera się do ludzi, których nie znamy. Bo nie mamy wtedy żadnych myśli o nich, żadnych emocji, żadnych wyobrażeń, żadnych własnych pragnień dobrych. Po prostu najłatwiej jest przekazać słowo odebrać słowo i przekazać. Do osób, które nie znamy. I zrobimy to w taki sposób, zgodnie z taką zasadą, która mówi, że kto jest wierny w małym, ten będzie również i wielki w wielkim. Wierny wielkim. Co mam na myśli? Tak jak Maria przyszła do Elżbiety, Elżbieta spojrzała na nią, no bo w jej akurat łonie się poruszyło dzieciątko, więc wtedy zaczęła została napełniona duchem świętym i zaczęła prorokować. Prawdopodobnie nikt z nas tutaj tego nie doświadczy, tego poruszenia dzieciątka, ale spędzimy chwilę oczekując w wierze, że Bóg przemówi do nas i pokaże nam coś, co dotyczy tej drugiej osoby. Pan Jezus powiedział, że moje owce znają mój głos i podążają za moim głosem. Wierzę, że wszyscy, jak tutaj jesteśmy, jesteśmy jego owcami. Jeśli wierzymy, że Jezus powiedział prawdę, a wierzę, że wierzymy, no to znaczy, że jesteśmy w stanie usłyszeć Jego głos i podążyć za Jego głosem. Może w przypadku niektórych to będzie jedno słowo, może jakiś obraz, a może całe zdania, ja nie wiem. To jest tak naprawdę w gestii Pana Boga. Jeśli myślisz sobie, no tak, przez wszystkich może Bóg przemówić, tylko nie przeze mnie, to chciałbym przypomnieć te słowa anioła, który powiedział, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwej. To znaczy, że nawet jak sobie myślisz, że przez innych może Bóg może przemówić, ale nie przeze mnie, to chcę ci powiedzieć, Bóg jest w stanie sobie poradzić nawet z tobą. Pan Bóg jest tak wszechmogący, że może nawet do ciebie przemówić. Jest jedna rzecz, która od nas zależy, to jest wiara. Wiara w to słowo, że Bóg, że Bóg do nas mówi i wypowiedzenie tego słowa, co jest krokiem wiary. Chciałbym wam to ułatwić to zadanie. Nie wiem jeszcze, czy, czy potrzebujecie, żeby Wam to pokazać, jak to zrobić. To za chwilkę dacie mi znać. Ale spójrzcie na tą osobę i powiedzcie to, co widzicie na początku swoimi naturalnymi oczami. Jeśli to będzie kobieta, no to będzie dość łatwo zacząć, że widzę na przykład piękną kobietę i to, co widzimy, tak? Jeżeli trochę znamy tą osobę, no to możemy powiedzieć o jakichś dobrych rzeczach, które, które no, o których wiemy nawet, tak? Możemy zacząć jakby z takiej przestrzeni naturalnej, oczekując, że Bóg pokaże nam to, co nie jest widoczne fizycznymi oczami. Więc tą pierwszą część myślę, że każdy z nas będzie w stanie zrobić, przynajmniej ci, którzy będą prorokować do kobiet, no to będzie łatwiej, Ci co do mężczyzn, to może będzie troszeczkę trudniej, ale myślę, że też sobie poradzimy. I chciałbym Was zachęcić, że kiedy powiesz to, co naturalne, czyli będziesz wierny w tym, co jesteś w stanie dzisiaj zrobić, w tej chwili, to Bóg pokaże ci coś, czego nie widzisz, co jest niewidzialne, i nagle może się okazać, że zaczniesz prorokować i że zaczniesz dotykać serca. Tego człowieka, rzeczy, o których nikt nie wie, tylko ten człowiek i Bóg. Mówię to Wam z własnego doświadczenia. Wiele razy słyszałem to, kiedy człowiek do mnie mówił, tylko Bóg i ja wiedzieliśmy o tym. Nawet moja żona, czy mój mąż nie wiedzieli, czy moi przyjaciele o tym nie wiedzieli. Dlaczego to się dzieje? Dlatego, że Bóg chce dotknąć serca tego człowieka. Chce mu potwierdzić jakieś rzeczy. Chcę go pocieszyć, może zachęcić. Na koniec jeszcze chciałbym Wam pokazać, chciałbym Was w ogóle zachęcić, żebyśmy byli ludźmi takiego stylu, którzy są gotowi wypowiadać dobre rzeczy do życia innych ludzi, które widzimy. Na początku możemy się poruszać po prostu w tym, co naturalne, z wiarą, że Bóg będzie nam pokazywał rzeczy niewidzialne. Jest taki człowiek, który pracuje w sklepie Biedronka, koło naszego miejsca zamieszkania, nazywa się pan Janusz. Jest to osoba, która jest bardzo wyróżniająca się. Kiedy pierwszy raz on obsługiwał mnie przy kasie, ja nie byłem w stanie się zatrzymać i powiedziałem, i powiedziałem jemu, skomentowałem to, co on zrobił, to w jaki sposób mnie obsłużył i powiedziałem, Chciałbym panu powiedzieć, że widzę, że pan bardzo dobrze wykonuje swoje obowiązki, i że pan bardzo z szacunkiem traktuje klientów. Nie chcę wchodzić w szczegóły, w jaki sposób to on to robił, ale było to bardzo dotykające, bardzo wyróżniające na tle wielu innych ludzi. Później szybko moja rodzina rozpoznała, chociaż ja im nawet może nie opowiadałem o tym, może tylko mojej żonie, oni rozpoznali tego pana. Kojarzycie, myślę, że część z was kojarzy Elenę z Ukrainy, która była tutaj przez miesiąc czasu w trakcie wakacji, ona mieszkała u nas w domu i czasami też robiła zakupy w tej Biedronce i kiedyś przyszła i mówi, pastorze, a jest tam taki pan niesamowity, on, ja kupiłam tam ptasie mleczko, on się zatroszczył, powiedział, że tutaj trzeba to, a to zrobić, żeby skorzystać z jakiejś tam promocji. Czyli zobaczcie, pokazuję wam, że ktoś w zupełnie z zewnątrz rozpoznał, że jest coś niezwykłego z, tego panem, z tym panem i co chcemy powiedzieć? Możemy to tylko zostawić w swoim własnym sercu, że widzimy coś pozytywnego w drugiej osobie, albo możemy to wypowiedzieć. Po co to wypowiedzieć? Żeby być zachętą i zbudowaniem dla tego człowieka. Żeby on usłyszał od kogoś, że ktoś widzi, że on dobrze traktuje innych ludzi, że on dobrze wykonuje swoją pracę. To jest tylko przykład. Kiedy będziemy wierni w tym, że nie będziemy ignorować tych dobrych rzeczy, które widzimy, ale będziemy je wypowiadać, to ja wierzę, że doświadczymy tego, że Bóg będzie obnażał nam zamysły serca drugiego człowieka, po to, żeby dotknąć tego serca, czyli pokaże nam coś większego, coś o czym nikt inny nie wie. Nie żeby oczywiście zawstydzić czy ośmieszyć tego człowieka, ale żeby właśnie pozytywnie dotknąć jego serca, żeby, żeby przynieść pocieszenie i zachętę. I tym ćwiczeniem skończymy. Także ci, którzy są online, jeżeli jesteście w swoich rodzinach, nas oglądacie, możecie zrobić to ćwiczenie jak najbardziej w swoich domach. No, jesteście ograniczeni do, do, do tych, których zakładam, że znacie dobrze. Natomiast my będziemy tutaj ćwiczyć w większym troszeczkę gronie. Mam nadzieję, że każdy znajdzie kogoś do pary. Jeśli nie, to ja pomogę, żeby, żeby, znalazł, tak, żeby znalazł. Słuchajcie, jest tutaj Edytka z nami. Ona brała udział w, w tych warsztatach proroczych, które prowadziliśmy. I pamiętam, jak ona zrobiła razem z nami to ćwiczenie, a później za drugim, jakimś innym ćwiczeniem powiedziała: Coś niezwykłego się wydarzyło. No nie wiem jak to jest, ale tak, jakby ktoś mi odsłonił życie tego człowieka i zaczęłam prorokować. Edytka, potwierdzasz, tak? Czyli zobaczcie, to jest ćwiczenie, ja to nazywam ćwiczeniem nas, w, o, może tak powiem, to jest ćwiczenie nas w wierze. To nie jest to, że Bóg się nie poruszy, jak za chwilkę się pomodlę i wierzę, że On się poruszy i że będziecie prorokować, ale to jest wypychanie nas z takiej strefy komfortu, bo to jest jakieś wyzwanie. Zróbcie ten krok wiary, a wierzę, że będzie to błogosławieństwem. Na przyszłość, dla Was, nawet w trakcie tych, tych ćwiczeń, ale też i na przyszłość, kiedy staniecie w rzeczywistości, w której Bóg zainicjuje. W tej chwili my się oddajemy Bogu do dyspozycji. Jak widzicie przez tą historię, Bóg jest tym, który mówi. Tak? Wiele podałem tutaj przykładów, gdzie Bóg przemawiał, On pragnie mówić. Uwierzcie mi, że On ma słowo dla każdego z Was dzisiaj. Ja w to wierzę. Że dla każdego z Was, jak tutaj jesteśmy na tej sali, on ma chęć coś powiedzieć. Coś unikalnego tylko dla was. Także zachęcam, kochani. Macie tą opcję w razie co bezpieczniejszą, czyli możecie powiedzieć. No to co widzicie jakby własnymi oczami. Tak? Może tutaj tak wspomnę, moja mama tutaj jest razem z nami. Wczoraj była. U nas gościnnie jedna z osób tutaj na tej sali, której moja mama nie znała, i kiedy ta osoba wyszła, moja mama zaczęła mówić to, co wrażenia pewne, które miała. I ona nawet może nie wie, ale ona otrzymała, według mnie, takie słowo wiedzy, czy no tak, można tak to nazwać, słowo wiedzy, bo z żadnej rozmowy te rzeczy nie wynikały, a jednak moja mama to odebrała. A nie wiem, czy moja mama by była, czy by powiedziała, że ona faktycznie prorokuje. Czy, czy że Pan Bóg do niej przemówił. Ale ona to odebrała przez pewne wrażenia, które, które miała. I bardzo trafnie je odebrała. Chciałbym was przez to zachęcić, że naprawdę możecie to odebrać. Dobrze, ja się pomodlę i dzielimy się krótko w pary, a później mamy e, możliwość spędzenia jeszcze czasu ze sobą. Dobrze? Ojcze, dziękuję ci, że ty jesteś tutaj i że ty jesteś Bogiem, który mówi. Ja modlę się, żebyś zrodził w naszych sercach wiarę. Wiarę w to, że my możemy prorokować, że możemy przekazać coś od Ciebie, że możemy usłyszeć słowo od Ciebie. I ja proszę Ciebie bardzo o, to, o, o tą wiarę w naszych sercach i dziękuję Ci, że Ty będziesz mówił do nas i modlę się, Ojcze, aby to było błogosławieństwem dla każdego z nas. Amen.